Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj mamy kolejne wejście, co jeść na diecie, żeby schudnąć. Także poprzedni filmik wywołał bardzo duże zainteresowanie Wasze, więc dzisiaj taka szybciutka też relacja z tego, co biorę sobie do pracy. Dalej, zapraszam i spierdzielamy do roboty. Tak, tutaj mamy cudowne rzeczy. Już przejmujemy kamerę od kamerzystki i jedziemy z koksem, proszę Państwa. Jabłuszko, wiadomo, jako węglowodany, cukry proste. Tutaj mamy płatki michasiowe. Tu są akurat dzisiaj płatki premium. W związku z tym mamy dodatek trochę białka, owoców, jagody goji, morwa, cztery rodzaje otrębów, płatków. Także tutaj są trochę nasiona chia. Do tego jest jeszcze babka płeśnik, łuska babki, kupa fajnych rzeczy. Zalewam to sobie, ja zalecam i chętnie sobie zjadam. O, bo mi zaraz telefon spadnie, no niestety warunki polowe takie jakie są. Zalewam sobie jogurcikiem, to sobie akurat w tym czasie tyle dociągnie. Kefirem, przepraszam, nie jogurtem, tylko kefirem. To sobie ładnie zamieszam w lewo, w prawo, wkładam jabłuszka i mam pełen kociołek, że tak powiem, pyszności. Dobra, to mamy posiłek węglowodanowy, teraz posiłek tłuszczowy. Jak widzicie, przegląd praktycznie z dwóch dni. Tutaj mamy w narożniku trójpolówkę zrobiłem. W narożniku mamy ryż brązowy, soczewica zielona z przyprawami, kuminem i czosnkiem. Tu z kolei jest mieszanka różnych, o teraz trochę będzie wyraźniej. Tu jest mieszanka różnych kasz, taki miks gotowy, kupiony. Tam jest kasza bulgur, jakieś pomidorki, pestki dyni i tak dalej. No i żeby było witaminek trochę, bo pamiętajcie, że zima to taki specjalny czas, kiedy musimy zadbać o zdrowie. Ogórek kiszony, kapusta kiszona z marcheweczką i resztki buraka, które były także z zakwasu buraczanego do wypicia, jako ten kiszony burak. Zakwas już jest prawie wypity, burak został, to można sobie spokojnie pochrupać, bo jest w tym momencie pokrojone w takie, nie wiem czy to będzie widać, takie cieniutkie plasterki. I się nadaje idealnie właśnie na chrupanie. Dobra, to w telegraficznym skrócie, słuchajcie. Jak widzicie, nie musi być wszystko równo. A, jeszcze zapomniałem o mięsku powiedzieć. Mięso to jest udziec z kurczaka. Trybowany, już kupiony tak na gotowo. Czyli tak naprawdę uduszony w sosie własnym. No, ze względu na zawartość tłuszczu w mięsie traktujemy to jako posiłek tłuszczowy. Soczewica się zgadza, ryż brązowy, basmati się zgadza. Tutaj kasza bulgur, pestki, dyni, się wszystko zgadza. No i te wszystkie, że tak powiem, potrawy. Tu mamy obiadek tłuszczowy, tu jest śniadanko drugie węglowodanowe. Polecam specjalnie właśnie te płateczki, bo jest naprawdę, jeżeli chodzi o względy żywieniowe, o zobaczcie, jak ładnie już wszystko gęstnieje, bo błonnik zaczyna pęcznieć, płatki zaczynają namarczać. Także jeżeli taka, to są trzy łyżki płatków, do tego kefiru, do konsystencji i jedno jabłko, to powiem Wam, że jest to robić, żeby to zjeść. Dobra, spierdzielam. Tymczasem życzę miłego dzionka. Przypominam, mamy środę, środek tygodnia, a środa to dzień... No, wspaniałe. Na razie.